Cześć! Z tej strony Bartek Bordan z PPCG Stock. Dlaczego kupiliśmy akcje KGHM? Pierwszą transzę kupiliśmy jeszcze w zeszłym roku po około 95 zł. To było na długo przed tegorocznym uderzeniem koronawirusa i gwałtowną przeceną rynków akcji. Czynniki fundamentalne. Już wtedy wiedzieliśmy, że zbliża się cykl rynków wschodzących, czas słabego dolara i hossa surowcowa. Odeślę Was w tym temacie do filmu o tym, dlaczego spodziewamy się hossy na GPW. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Wracając do KGHM, zakładamy wzrost wartości akcji w długim terminie. Największy wpływ na to oczekiwanie ma Hossa Surowcowa. Jej zapalnikiem jest rekordowe w skali wsparcie monetarne banków centralnych i fiskalne ze strony rządów. Takie działanie zwykle wywołuje wzrost inflacji, która teraz ma przestrzeń do takiego ruchu. Zamrożenie globalnej gospodarki w związku z pandemią doprowadziło do wyraźnego wyhamowania inflacji. Tym samym otworzyła się ponownie przestrzeń do, do druku dla banków centralnych. Zwykle beneficjentami rosnącej inflacji są metale szlachetne, akcje rynków schodzących oraz właśnie surowce. Szczególnie dla KGHM ważne jest zachowanie miedzi. Popyt na ten surowiec może rosnąć wraz z odbudową gospodarek po wirusowym krachu. Najważniejszy jest popyt z Chin, a właśnie Chiny wydają się najszybciej odbijać z wirusowego dołka w realnej gospodarce. Ostatni odczyt PMI przemysłu chińskiego pokazał 51,2 punkta. Powyżej 50 punktów mamy już do czynienia z ożywieniem w przemyśle. Ten z kolei jest największym importerem miedzi. Rekordowa akumulacja. Marcowe załamanie kursu z okolic 90 zł do poniżej 50 zł w dołku cenowym zbiegło się z wyraźnym wzrostem wolumenów. Zwiększone zainteresowanie akcjami po mocnym spadku było dla nas pierwszym ważnym sygnałem. Że akcje są akumulowane w czasie paniki. Zwiększony obrót dobrze widać na wykresie miesięcznym. Świeca spadkowa ma długi cień z dołu. Nazywamy ją Sening Climax. Jest to świeca akumulacyjna, pojawiła się w nieprzypadkowym miejscu bo na dołku z 2016 roku. Skala obrotów co prawda nie dorównała wolumenów z 2009 roku, ale wtedy cena spadła jeszcze niżej do około 10 zł. Niemniej jednak z racji wcześniejszego zaangażowania w KGHM. Po około 95 zł mieliśmy już spółkę pod lupą. Nie wiem, czy pamiętasz dynamikę rynku w marcu tego roku. Decyzje, zwłaszcza po 16 marca, trzeba było podejmować szybko, bo ceny błyskawicznie odbijały. Nie inaczej było z KGHM. Sygnał kupna w PPC Stock. I teraz uwaga: akcję dokupiliśmy 16 marca 2020 w ostatniej godzinie sesji, idealnie w dołku cenowym marcowego załamania indeksów. Na wykresie dziennym uformował się wtedy shakeout, czyli młotek z wysokim obrotem. Ponieważ dynamika cen i zmienność w tych dniach była ogromna, musieliśmy posłużyć się interwałem 4 -godzinowym. W tej skali ujawniła się przewaga popytu po silnej akumulacji akcji. Kupiliśmy akcje po 51,80 za taką samą kwotę jak w pierwszej transzy. Ponieważ cena była znacznie niższa, kupiliśmy tych akcji sporo więcej. Ostatecznie średnia cena zakupu akcji spadła nam do 67,30 zł. Finalnie, w modelowym portfelu podstawowym mamy 73 akcje KGHM, na które wydaliśmy około 4912 zł. To właśnie daje średnią cenę zakupu 67,30. Aktualna sytuacja KGHM. Zgodnie z naszym systemem LTTM20, który udostępniamy w strefie premium, Cena w długim terminie powinna zostać wypchnięta ponad historyczny szczyt, by sfinalizować proces dystrybucji. W tym momencie akcje są po około 92 zł. To już daje nam zysk na poziomie około 37% po dokupieniu akcji. Jeśli kurs uderzy w przyszłości w opór 162 zł, nasz zysk wzrośnie do 141%. To jednak wcale nie musi oznaczać końca zwyżki. Trzeba pamiętać, że spółki surowcowe są specyficzne. Gdy zaczyna się cykl rynków wschodzących, hossa inflacyjna i surowcowa spółki takie jak KGHM wydłużają swoje fale wzrostowe. To może oznaczać znacznie większy potencjał zwyżki w perspektywie 5 do 10 lat niż tylko wyrównanie szczytu. A gdyby spółka wróciła w tym czasie do wypłacania dywidendy, mielibyśmy dodatkowe paliwo do wzrostu. Przy okazji zaksięgujemy wtedy dochód pasywny, a dodatniego cash flow nigdy za wiele. To wszystko na dziś i w temacie KGHM, przynajmniej w tym krótkim nagraniu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Chcecie więcej filmów o naszych transakcjach i strategii VSA? Subskrybujcie kanał i pomóżcie nam tworzyć jeszcze lepsze materiały. Każdy Wasz głos i komentarz się liczy. Jest dla nas źródłem inspiracji i napędza naszą twórczość. Życzę Wam udanego weekendu i jeszcze lepszych transakcji. Jedziemy po sukces. Cześć.